Witam tutaj Wrona, a to jest filmik prezentujący mój skład portugalski. Macie właśnie na obrazku pokazane wytyczne, jakie ustawiłem moim zawodnikom. To jest skład, który zrobiłem dla Kubiksa. Oczywiście, no nie tylko dla niego, wiadomo. Każdy, kto chciałby wypróbować ten skład, ewentualnie myśli, że fajnie byłoby pograć takim składem, to zapraszam do tego filmiku, gdzie tutaj trochę opowiem o tych zawodnikach. Macie pokazane, jak mają oni ustawione wytyczne oraz jaką taktykę im ustawiłem. I przejdźmy do tego, dużo opowiem o zawodnikach. Zacznijmy od bramki. Rui Patricio, który naprawdę wybronił tutaj chyba dwie setki. Na pewno jedną sytuację sam na sam obronił, dzięki czemu uratował mnie. Mecze rozgrywałem w lidze drugiej, rozegrałem ich 5 plus 1 bonusowy z widzą Kubiksa, tym pewnym, nazywa się on Nervous Spike. Zobaczycie jego nick właściwie na materiale i tak. I naprawdę, Rui Patricio obroni setki. Nie spodziewałem się takich interwencji po nim, bo nie wygląda na karcie na jakąś bestię. Jest on takim, no takim średnio dobrym bramkarzem, jeśli mógłbym powiedzieć. Ale sprawdza się bardzo dobrze. Lewa obrona, Eliseu. Eliseu jest szybkim zawodnikiem. No może nie szybkim, ale jest bardzo silnym lewym obrońcą. I do tego ma nie najgorsze tempo. Dlatego jest on w stanie nawiązać kontakt nawet z jakimś napastnikiem pokroju Benteke i nawiązać z nim kontakt ciałem i nawet wygrać taki pojedynek. No zależy jaka jest sytuacja, wiadomo. Ale jest on bardzo dobrym lewym obrońcą, to jest godny polecenia zawodnik. Na środku obrony mamy Jardela i Semedo. Semedo jest bardzo fajnym zawodnikiem. Ma on wysokie tempo, dużą siłę. Skupiałem się na dużej sile w mojej obronie. Chciałem, żeby obrona tutaj ciałem po prostu przepychała tych rywali. No, wychodziło różnie. Czasami naprawdę zagrałem na zero z tyłu, a czasami mnie tutaj rozklepywali i sweaty gole wpadały. No ale to akurat wynika z moich umiejętności gry w obronie. Jardel jest wysokim, silnym, ale wolnym środkowym obrońcą i to jest duży problem tego zawodnika. Tutaj bym polecił innego zawodnika na tą pozycję i nawet na końcu filmiku zaprezentuję moje dwie sugestie do zmiany w tym składzie, ale to wtedy więcej pieniędzy kosztuje, więcej końców trzeba wydać, dlatego najpierw warto taki skład zbudować, a później ewentualnie wprowadzić zmiany, które zasugeruję na końcu filmiku. Na prawej obronie mamy Pereira, który jest właściwie takim odpowiednikiem Gai z La Liga. Jest on niski, szybki, dobrze drybluje. I to właściwie tyle, jeśli można o nim powiedzieć. Nie odróżnia się jakoś od innych zawodników, jeśli miałbym być szczery. Jest on po prostu takim trzymającym poziom zawodnikiem. Środkowa pomoc defensywna Danilo Pereira, to jest odkrycie, naprawdę moje odkrycie z poprzedniej FIFA. On jest środkowym pomocnikiem defensywnym, ale właściwie on mógłby grać jako środkowy obrońca bez problemu, bo jest on w miarę szybki, wysoki, silny. Ma wysokie współczynniki gry w obronie, ma chyba lepszą grę w obronie od, nie wiem, Zumy z Chelsea. Na środku pomocy mamy także Moutinho oraz André. André to taki zawodnik, który ma biegać od środka pomocy defensywnej do środka pomocy, po środek pomocy ofensywnej. On po prostu ma być wszędzie na tym środku pomocy. Radzi sobie różnie, nie jest on wyśmienitym środkowym pomocnikiem. Nie ma jakichś niesamowitych statystyk. Średniak typowy, ja bym go wymienił później i dlatego zasugeruję jego zmianę. Następnie mamy Moutinho właśnie na środku pomocy, który miał jedną fajną okazję i wtedy nie trafił bramki.
ale daje radę. Naprawdę daje radę Moutinho, bo jest on takim driblerem typowym, który po prostu podrybluje i wtedy poda do zawodnika, który wykończy tą akcję. On sam tak średnio kończy, on właściwie nie kończy akcji. On ma minąć rywala i podać. Głównie on ma podawać po prostu. No i udziela się w ofensywie. Mamy także na napadzie fałszywą dziewiątkę Danego. Danego dałem tylko ze względu na to, że on dobrze drybluje i ma w miarę dobre tempo, więc jest w stanie uciekać obrońcom. Ale jeśli miałbym być szczery, to wolałbym kogoś innego tam stawić. Naprawdę, wolałbym dać jakiegoś bardziej silnego zawodnika, który miałby większe tempo. No ale to moje zdanie. Dane daje radę. Daje radę, ale można dać kogoś, kto mógłby dać od siebie więcej na tej pozycji, ale nie jest najgorzej. No i mamy na niego oraz Quaresmę, czyli tych zawodników, pod których budowałem ten cały skład. Są oni bardzo dobrzy. Tyle mogę powiedzieć. Mają świetne podkręcenie, świetny dribbling. No i na końcu pokażę wam właśnie, jakie zmiany ja zasugeruję i to by było na tyle, więc do zobaczenia, na razie. Tell me what I gotta wait for, what I already paid for. Said I'm outta like an A4. Just wanna get my things and I'll take off, cause I don't owe you nothing but the late charge. I wanna get to sleep cause the day long. You wanna make peace but I hate ya. Hate ya, hate ya. If you don't make like a tree, I'ma make like a chainsaw. What a day, what a change. I got a shit ton of bills that I gotta pay. I gotta focus on my craft where the bank is on my ass. If I told you what I owe, then you wouldn't know the half. Still I'm happy as can be cause I'm waiting to this beat and I got enough to eat but... Man, this shit's getting deep and I find it hard to breathe. What you motherfuckers mean? Lifestyles of the reckless, young and arrested. Nothing but a dream.